Trzy przyjaciółki, seria niefortunnych życiowych zdarzeń i finał, który zbija z tropu, czyli dreszczowiec o tajemnicach, o kłamstwach, który sprawdzi się idealnie na wiosenne zapomnienie. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, jakże leniwy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Fatalne kłamstwo Valerie Keogh to jest thriller psychologiczny, który recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem MUZA. Trzy młode kobiety, wypad za miasto i ta jedna noc, która wszystko odmieni. Niby motyw to przyznany, ale bardzo umiejętnie poprowadzony i myślę, że zadowoli miłośników gatunku. Joan, Beth i Megan poznały się przypadkiem na londyńskim uniwersytecie i pomimo dzielących ich różnic od razu odnalazły wspólny język. Ich babski wyjazd za miasto miał być tym ostatnim wspólnym studenckim wyjazdem, który zakończy te beztroskie lata. Nie spodziewały się jednak, że tej jednej nocy wszystko się dla nich odmieni. Teraz, po latach zakopywania kłamstw, ukrywania kolejnych sekretów, ich pieczołowicie budowany świat niestety chwieje się w posadach. Przeszłość oczywiście powróci i zmiecie wszystko, nad czym tak pieczołowicie pracowały. Jedna noc, jedno wstrząsające doświadczenie i jedno kłamstwo to, słuchajcie, wystarczyłoby napiętnować życie trzech młodych kobiet. Przyjaciółek na dobre i na złe, na śmierć i na życie. Ale czy na pewno? Valerie Keogh bierze tutaj, słuchajcie, pod lupę te maski, które nosimy, te sztuczne uśmiechy, które zakładamy, te pozory, które tworzymy, nawet przed tymi, których uznajemy za swoich najbliższych. W Fatalnym kłamstwie ta autorka stworzyła skomplikowaną, pokręconą fabułę, której główną osią jest właśnie to tytułowe fatalne kłamstwo. Kłamstwo, które nie miało tak naprawdę mieć większego znaczenia, ale które mimo wszystko wywołało właśnie tę serię niefortunnych zdarzeń, no i zaważyło na wszystkim. Jest w stylu i w opowieści Valerie Keogh w ogóle coś takiego, że nie potrafiłam odłożyć tej książki dopiero do momentu, w którym nie padłam ze zmęczenia. Historia trzech przyjaciółek, które stoją nad tą metaforyczną, a wreszcie nad dosłowną przepaścią, wciąga jak bagno, słuchajcie, w tym ciemność, która czai się w duszach tych trzech postaci. Trudno było przewidzieć, w którym kierunku na różnych etapach skręci ta opowieść. Zakończenia trudno też było się domyślić, chociaż pewnych jego elementów być może tak, ale jednak tego, co pojawiło się pomiędzy, no to już niekoniecznie. Babska przyjaźń, pogmatwane związki, skomplikowane tajemnice i sekrety z przeszłości, to słuchajcie, wszystko jest fantastycznym przepisem na lekką, właśnie intrygującą lekturę wiosenną. Myślę, że miłośnicy, a przede wszystkim tutaj miłośniczki tych niezobowiązujących, pozbawionych przemocy zbędnej i krwi właśnie dreszczowców psychologicznych będą zadowolone z lektury. No i ja jestem, słuchajcie, ogromnie ciekawa, czy Wam również ta powieść się spodoba. Wydawnictwo MUZA przygotowało dla Was oczywiście jeden egzemplarz fatalnego kłamstwa do wygrania, a pytanie konkursowe, absolutna prościzna, dlaczego ta książka ma trafić właśnie w Wasze ręce? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 kwietnia, na dniach wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu podepnę w komentarzu pod filmem. Dreszczowce psychologiczne mają, kochani, to do siebie, że opierają się na dość konkretnym schemacie. To znaczy mamy jakieś postacie, mamy sytuację w przeszłości, mamy coś, co naznacza życie bohaterów, a potem ta przeszłość powraca. Razem ze swoimi tajemnicami, sekretami, z całymi brudami. I tak samo jest oczywiście w fatalnym kłamstwie, ale pomimo tego, że ta historia opiera się właśnie na schemacie, to mimo wszystko bywa nieprzewidywalna i oczywiście wszystko tutaj zależy od samego autora, w tym wypadku autorki. Valerie Keogh dała naprawdę czadu i potrafiła zaskoczyć, potrafiła zakręcić fabułę, potrafiła stworzyć no coś nieprzewidywalnego. Ogromnie podoba mi się fakt, że wszystko się zaczyna od stania nad dosłowną przepaścią, ale ta przepaść jest też jednocześnie metaforyczna. Sami się zresztą przekonacie, jeżeli sięgniecie właśnie po ten dreszczowiec psychologiczny, tak jak powiedziałam, to jest lekka lektura, niezobowiązująca, nie ma tutaj przemocy, nie ma tutaj zbędnej krwi, jest tutaj, słuchajcie, po prostu wszystko to, co mogłoby stworzyć życie, no i właśnie ta seria niefortunnych zdarzeń. O fatalnym kłamstwie możecie sobie również poczytać na blogu Wielkiego Buka. Tam również znajdziecie kategorie, do których ta książka pasuje w wielkobukowym bingo. A jeśli jeszcze nie wiecie, czym wielkobukowe bingo jest to wyzwanie czytelnicze i pyszna zabawa w jednym. Mamy planszę, no i oczywiście gramy w bingo, tylko że czytelnicze. Możecie dołączyć w każdej chwili. Link do bingo znajdziecie również w opisie pod filmem. A my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! jeśli jeszcze tutaj jesteście i jeśli poszukujecie przepysznych opowieści wiosennych naszych rodzimych pisarek i pisarzy, zaglądajcie tutaj. Fenomenalny wybór, przekonacie się zresztą sami. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, rozgośćcie się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, a jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!